czwartek po raz pierwszy zebrała się nowa Rada Gminy Słupia Konecka. Radni złożyli przysięgi, zaprzysiężono też wójta Roberta Wielgopolana. W końcu wybrano nowe prezydium Rady. Po tym jak zawiłości związane z organizacją inauguracyjnej sesji wytłumaczył gminny prawnik Sylwester Ziembicki, oficjalnie obrady rozpoczął radny senior Wiesław Szymański. Po nim głos zabrała Marzena Liczberska, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej. Liczberska wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego 15 radnym, a w dalszej kolejności także o wyborze na wójta Robertowi Wielgopolanowi. Na pewno uczucie dobre, wspaniałe wręcz, ponieważ jak się okazało, cieszę się zaufaniem społeczeństwa, zostałem wybrany na wójta i mam tą świadomość, że te działania, które podjąłem w poprzedniej kadencji, spotkały się z uznaniem naszych mieszkańców i pozwalają mi na to, żeby kontynuować dalej wszelkie już rozpoczęte prace, wszelkie inwestycje, i które dalej będziemy chcieli realizować. Myślę, że ten 5-letni okres nowej kadencji z Radą Gminy zrobimy na pewno dużo więcej przedsięwzięć jeszcze będziemy chcieli podjąć w celu poprawy życia mieszkańców naszej gminy, ale też warunków tutaj infrastruktury, przede wszystkim drogowej, czy budynków, które użyteczności publicznej, które na terenie gminy jeszcze, no jeszcze jest wiele do zrealizowania. Ta nowa rada zapowiada się bardzo zgodnie? Myślę, że jestem przekonany, że powinno być wszystko w porządku i na pewno wypracujemy na drodze pewnych kompromisów, pewnie niejednokrotnie trzeba będzie podjąć różne wyzwania, ale tak jak w poprzedniej kadencji realizowaliśmy te wszystkie zadania, też to tak wyglądało na sesjach zgodnie i bezproblemowo, bo większość głosowań odbywała się prawie jednogłośnie, zazwyczaj jednogłośnie, ale to było następstwem tego, że na komisjach było dużo dyskusji, dużo też argumentów użytych za i przeciw w różnych sprawach, ale radni zawsze potrafili porozumieć się w ważnych sprawach dla gminy i myślę, że w tej sytuacji będzie podobnie w tej kadencji. W dalszej części radny Piotr Zięcik jako najmłodszy wywoływał do ślubowania poszczególnych członków rady, a ci słowami ślubuję lub ślubuję, tak mi dopomóż Bóg, deklarowali, że przez 5 kolejnych lat będą służyć lokalnej społeczności. Barnik Sławomir. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Podczas sesji w celu wyboru przewodniczącego Rady Gminy Słupia Konecka i jego zastępców powołano komisję skrutacyjną w składzie Teresa Kucharska, Stanisław Komisarski i Piotr Zięcik. Po przeprowadzeniu tajnych głosowań okazało się, że przewodniczącym został Mirosław Wilk z poparciem 12 głosów przy jednym przeciwnym i dwóch nieważnych. Postaram spełnić Państwa potrzeby i tak, żeby współpraca między Radą a wójtem układała się jak najlepiej. Dziękuję. Na zastępców Mirosława Wilka wybrano Jarosława Kaczmarka oraz Józefa Skrobisza. Pod koniec sesji swoje ślubowanie złożył także wójt Robert Wielgopolan.